Maneczko, witam was w Farming Simulator 2017. Dzisiaj, jak widzicie, 16:34 z kultywatorem Unia Kos. Z tego, co się nie mylę. A tak w ogóle to jest dzisiaj ze mną Kuba. Hello. Jest swoją 12:24 z rozsiewaczem Unii. No niestety dzisiaj we dwóch, bo nie byłoby roboty dla Przemka, to dzisiaj powiedzieliśmy, że może iść do domu. I Kuba generalnie będzie rozsiewał tu nawóz, a ja będę kultywował, więc możesz już zaczynać rozsiewać. I ja będę właśnie kultywował i tak sobie rozmawialiśmy, żeby tu łąkę na tym polu posiać. To dalej możesz jechać, bo to ma szeroki rozrzut. B. I ja myślę, żeby tu może rozsiać... O, mod wapna! Ja myślę, żeby tu może rozsiać pół pola, co? Trawy. Mi to obojętnie, żeby tylko dużo wyszło się na kosów. No bo w tym sezonie to i tak tej łąki nie... myślę, że... O kurde, co jest? Myślę, że w tym sezonie łąki i tak... Tutaj nie będzie jeszcze, bo nie będziemy tu kosić jeszcze. Na innym polu, jeśli już. Czekajcie, ja sobie tu zmniejszę prędkość. Bo zaraz rozerwie mi ten kultywator. Ty też masz wapno takie białe na polu? Tak. Ale kozacko ta mapa jest zrobiona. Generalnie to z Kubą był chyba już jeden film na kanale, co? Wtedy No, co belki jak zwozi... nie dwa. Wtedy co na osi nie graliśmy. Ile masz procent w siewniku? 78. A no to z pół pola gdzieś zarobisz. Dosyć fajny jest ten kultywator i 16 w sam raz będzie sobie z nim radzić. I myślę, że jakoś to będzie szło. Ej, a 12 twoja, co nie? Jak kręcisz scrollem, to ona się przybliża i oddala w kabinie kamerę. Czy to nie ta? To nie ta. A mordki, generalnie to zmieniliśmy Ursusa 1224 dla Przemka, ponieważ tamta 12 czerwona, no poszła uszczelka i w ogóle siły nie miała, brała strasznie dużo oleju i generalnie to... Ona była tak słaba, że Przemek nie dawał rady kosiarką z nią pod górę podjechać, więc musieliśmy ją sprzedać i kupiliśmy mu zetora krystala niebieskiego, ale to już w następnym odcinku. I myślę, że ty, Kuba, tutaj jak skończysz, to przyjedziesz tym zetorem z talerzówką. No. Trzeba będzie. No. Jak ty szybko jeździsz. Mordki, generalnie to nie wiem, czy dostaliście już film z koszenia łąk. Ale powinniście. Jakie lagi. Sorry, ale u Kuby na serwerze gramy, więc... Tylko czasami będą. Dużo masz procent w siewniku? 40. A, a dobra. 3 przyjazdy były. No to akurat, bo tam 850 kilo jest. Ja myślę, że rozsiejesz jeszcze jeden i się zamienimy. Jeszcze jeden no. Rozsiewacz.
Patrzcie, jak on tu wyścigłówką jeździ. Ej, omijaka robisz. Dobra. Czekajcie, może. Pojedziemy sobie tak jakoś. Dobra, byk opuszczamy. Generalnie to zostawcie tego subika, łapeczkę w górę. Już niedługo 300 subskrypcji, więc powracamy z aktywnością. Tam wpadajcie na grupę, link macie w opisie na Facebooku. Ogólnie to już jest na grupie 243 osoby, więc możecie tam też dołączyć. Tam jest dużo zdjęć z reala. Ale trochę mało błota na polach, jest za mało. A Kuba, słyszałem, że będziesz swoją mapę robił. Jednak nie będę. Aha. Ale przecież tak dobrze mówiłeś, że będziesz robił i robił. Że za 4 miesiące już gospodarstwo będziesz kończył. No jak mi tak nastraszyłeś, to mi się nie chce teraz robić. Nie no, mordy, on myślał, że to jest tak prosto zrobić mapę. Przecież musicie pobrać wszystkie drogi, wymodelować wszystkie budynki, jakie są na mapie. I żeby też ktoś grał, to trzeba kolizję dodać, nie kolizję. Z dwa gospodarstwa na mapie co najmniej, jakby chciał większą zrobić. Ja tam na testy niedługo od... Wario 96 dostaje mapę, więc myślę, że na singlu coś będzie. I tak to powinno być. Przemek mówi, że będzie mapę swoją robił. Ja jadę uzupełnić jeszcze raz. Dobra. Ej, Przemek mówi, że będzie swoją mapę robił, co nie? A on ledwo farminga na swoim laptopie włączy. A Giants Editor jest 2 razy bardziej wymagający niż farming, więc... Mówił, że modyfikacje będzie do farminga robił. Na laptopie? Tak. Mówił, że niedługo będzie zaczynał Lublina modelować. Więc będziemy grali, nie? No. Przemo to generalnie dobre mody robi. Na swojej pralce. Jeżeli Przemo to oglądasz, to pozdrawiamy. Zamienimy się? A gdzie jesteś w ogóle? Uzupełniam ten. Już jadę na pole do siebie. A, no dobra. To ja tam dojadę do ciebie, dam ci, żebyś ten rozrzucał te wapno i mam ze dwoma chwilę. No dobra. No więc tak to będzie. Piszcie, jakie chcielibyście jeszcze odcinki, bo na pewno na tej mapie odcinek z kukurydzy będzie. No myślę, że będziemy odwozić gdzieś na 2 zestawy i jeden z nas będzie kosił. Tak w ogóle to...
Chyba nie bierzemy czwartej osoby do grania, co? No, w trzech raczej dam radę. No. Dobra, to wysiadaj. No, za dwóch widzowie. To tabuj się tam. Czekajcie, ja sobie ten pomad ustawię. Pyk. O Jezu. Odczepił się rozsiewacz. Fajny ten rozsiewacz. Muszę wam powiedzieć. Jak się dziwnie siedzi w tym ciągniku. Nisko. Strasznie nisko. Myślę, że sobie teraz pojedziemy prosto i będziemy ten klin później robić. O. Zdejmiemy sobie tu płachtę. 18 metrów to myślę, że dosyć duże jak na takiego surfa, co my mamy. No. Czekajcie, drzwi sobie otworzę, bo tak gorąco. Piszcie, czy u was też tak grzeje w ostatnie dni. Bo u nas dzisiaj było maksymalna temperatura, to było 29 stopni. Ale naprawdę jest tak duszno, że wyjdzie się na podwórko 5 minut i cały spocony już. Generalnie to spodziewajcie się pokazu nowego nabytku w gospodarstwie. Jeżeli jeszcze nie wleciał ten pokaz. Ponieważ przyszedł nowy, no, nowy sprzęt. Zobaczycie jak. Podpowiem wam tylko, że to żniwa. Więc się tego spodziewajcie. Gdzie ten Kuba jest? On pijany chyba dzisiaj. Dobra, mordy, bo Kuba chyba przyjdzie dosyć później. Dosyć za parę minut. Więc ja myślę, że już sobie powoli będziemy kończyć ten odcinek. No, był dzisiaj ze mną Kuba, który się z wami niestety nie pożegna. No i byłem ja, więc wpadajcie tam w opis i zostawcie łapeczkę, subika, dzwonek i siemanko.